Witamy Was, którzy razem z nami odkrywacie historię Wileńszczyzny. Dzisiaj jesteśmy w Rukojmie, która prawdopodobnie biorą swą nazwę od litewskiego słowa rukas, czyli mgła. Początki miasteczka sięgają XV wieku. W owe czasy Zygmunt Kiejstutowicz nadał te tereny franciszkanom. Ojcowie franciszkanie w pobliskich Kijanach wybudowali kaplicę pod wezwaniem świętego Mikołaja. Jednak same Rukojnie od XVI wieku były własnością kapitulu wileńskiej. Lecz w czasie zaboru carskiego w 1842 roku ten otóż majątek stał się majątkiem skarbowym. Działała tu szkoła ludowa. No i dzisiaj też jest. Tylko tu działa teraz polskie gimnazjum. Pierwsze wiarygodne opisy Rukoń pozostawił Władysław Sorokomla, onże Ludwik Kondratowicz. Podróżując z Niemierza do Rukoń, naliczył aż 19 kart. Ciekawie, czy do wszystkich wstępował. Ciekawostką jest to, że karczmy były dzierżawione przez Żydów, tak jak też i karczma w samych Rukojniach. Żydzi też tu mieli swoją synagogę. W ogóle to nic dziwnego, bo w tamtym okresie spory odsetek mieszkańców we wszystkich miasteczek stanowili Żydzi. Nie mój to domek, nie moja gleba, choć chleba mi rodzi przez lato. Moim jest tylko ten błękit nieba, co się unosi nad chatą. Tak Sorokomla opisał Borykowszyznę, dwór, w którym mieszkał w latach 1853-1861. Początkowo była to posiadłość Adamowiczów. Natomiast na początku XIX wieku przeszła do hrabiów Tyszkiewiczów. Tu Sorokomla napisał Margiera, Spowiedź Korsaka, Chatkę w lesie oraz wiele, wiele innych utworów. Okres życia w tym dworze dla Sorokomli był bardzo pracowity. Między innymi Chatka w lesie to dramat, który pierwszy raz został postawiony w Suderwie. Sorokomlę tu odwiedzała ówczesna elita kulturowa Wilna. Hrabia Eustachy Tyszkiewicz, przewodniczący Komisji Archeologicznej, Stanisław Moniuszko, Odyniec, Kirkor i wiele, wiele innych zacnych postaci. Okres ten upamiętniono w 1897 roku, ustawiając ten stół kamienny. Obecnie tu znajduje się Muzeum Władysława Sorokomli, a także Centrum Informacji Turystycznej. Pierwszy kościół w Rukojniach został wybudowany w 1568 roku. Jednak za wstawiennictwem Moskali w 1655 roku kościół ten został zniszczony. W XVII wieku wybudowano kolejny, ale niebawem nastąpił 1812 rok. Otóż przez Rukojnie przechodzili wojska francuskie, pewien oddział, który prawdopodobnie był na służbie u Bachusa. Właśnie ten oddział wstąpił do kościoła, tam znalazł winną szal, na którą skonsumował, a także znalazł proch oraz armatkę do nabożeństw używaną. No i z tej armatki oddali oni kilka salw. Jedną na cześć świętego Michała, drugą na cześć Bachusa, no i oczywiście trzecią na cześć Napoleona. Viva la France! I widocznie z tej właśnie takiej błahej przyczyny kościół ten zgorzał. No a dzisiaj mamy tutaj cmentarz i żadnego śladu po byłym kościele. Dzisiejszy kościół świętego Michała Archanioła, który jest wybudowany z kamienia polnego, został zbudowany w 1815-1827 roku. Po powstaniu 1863 roku kościół został zmieniony na cerkiew, no a wierni jako wierni musieli szukać wiary w lawaryszkach i pobliskich turgielach. Ciekawą postacią był ksiądz Michał Dluski, który nie tylko zbudował tę oto świątynię, ale też rozbudował dwór Rukojnie, który należał do kapituły wileńskiej i też wprowadził modę sadzenia drzewek owocowych. I w ogóle tam takie różne inne na on czas modne rzeczy wprowadzał tu w Rukojniach. Prawdopodobnie był masonem i po jego śmierci kondukt żalobny składał się z masonów idących w czarnych sutanach, którzy zaśpiewali hymn masoński. Inną interesującą postacią, która pełniła tu pracę duszpasterską, był ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski, słynny założyciel Republiki Pawłowskiej i wielki przeciwnik pańszczyzny.
Он выполнил послугу душпастерскому туш по ксензу Михаиле Длузским в 1825-1827 году, аж до своей смерти. А ponieważ ненавидел масонов, знищил всё, что свидетельствовало о попреднем ксензу масоне. Ale też i po nim wszelki ślad tu zaginął, ponieważ był wielkim przeciwnikiem władzy carskiej, to po jego śmierci nakazano wszystko zniszczyć, co świadczy o pracy Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Rukojniach i też nawet zniszczono jego nagrobo, które dziś nie znajdziemy. W 1866 roku kościół ostatecznie zmieniono na cerkiew i taką ona była do 1918 roku, kiedy ją zwrócono dla wiernych. W międzyczasie w 1912 roku wybudowano kaplicę świętego Wojciecha, którą Niemcy w 1915 roku zamienili na szpital polowy. W okresie międzywojennym przy kościele działała polska agencja pocztowa, a w tej byłej XIX-wiecznej spiżarni chciano założyć mlyn parowy. To należało do kościoła, ale w 1934 roku wynajęto dla przedsiębiorcy, który wymyślał, że trzeba tu zamieścić mlyn parowy. No ale dzisiaj jest tu co jest. Pierwszy most w Rukojniach zbudowano w połowie XVII wieku z funduszy Jana Dowgiali. A w 1659 roku król Jan Kazimierz nadal przywilej pobierania opłaty za przejście mostu. Prawdopodobnie właśnie gdzieś w tym miejscu i był sam dwór rukoński. Czas rozkwitu dworu to oczywiście XIX wiek. Dwór wówczas miał swój browar, karczmy swoje oraz mlyn. I czas rozkwitu wiąże się z działalnością księdza Michaela Dluskiego, który tutaj wprowadzał wiele różnych nowoczesności. No ale niestety do dnia dzisiejszego, co zostało, to zostało. Jak pisał Syrokomle, w tym oto miejscu była pierwsza za Wilnem porządna oberża. Tu byli nawet pokoje do wynajęcia. Może bez pokojówek, ale zawsze to coś. Naprzeciwko karczmy znajdowała się stacja pocztowa, gdzie w 1838 roku został rozpoznany emisariusz Szymon Konarski, który uciekał z Wilna w trumnie, a później przyubrał się za sługę. Wytropił go policjant Wędziagolski i za zatrzymanie Konarskiego został hojnie obdarowany, zaś sam Konarski został stracony. Wieść o tym rozbiegła się po okolicach i karczma upadła z tego powodu, że miejscowi uznali to miejsce za przeklęte. Cóż, opuszczamy rejon wileński i przenosimy się do rejonu święcińskiego, ponieważ będziemy zwiedzali Korkorzyszki. Zapraszamy do komentowania naszego programu, do subskrybowania naszego programu i oczywiście zachęcamy wsparć nasz projekt za pomocą platformy patreon.com. Dziękujemy za uwagę i do spotkania w Korkorzyszkach. A sponsorem programu jest Radio z Nadwili oraz portal Z2LT.